Dzień dobry panu. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do nieba? Trzeba uwierzyć w Pana Jezusa i wyznać Mu swoje grzechy i przyjąć Jego zbawienie na krzyżu. Mógłby pan trochę to rozszerzyć? Każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Zbawiciela. Każdy człowiek potrzebuje zbawienia i to zbawienie się stało w Chrystusie Jezusie, kiedy On na krzyżu, na Golgocie oddał swoje życie. Jeśli nie uwierzymy w to doskonałe dzieło Jego na krzyżu, idziemy na wieczne potępienie. Jeśli przyjmiemy to zbawienie i wyznamy, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy tego zbawienia, to Pan Jezus nam je przebaczy i dostaniemy się do nieba. A czy Pan osobiście uważa, że do nieba Pan pójdzie? Tak, jestem zbawiony, dlatego że uwierzyłem w doskonałe dzieło Pana Jezusa i Pan Jezus jest moim Zbawicielem. Wyznałem moje grzechy, mam je przebaczone, wszystkie przebaczone, tak jak łot na krzyżu, tak jak celnik, który weszedł do świątyni, tak jak syn marnotrawny, który przyszedł do Ojca i Ojciec przebaczył mu jego grzechy, tak jak wielu innych, którzy jest w Biblii opisanych i z radością wyznali, tak jak Szymon Piotr, który upadł do nóg Pana Jezusa, a Pan Jezus mu powiedział: nie bój się, Piotrze, będziesz odtąd łowił ludzi. Dziękuję bardzo za wywiad. Miłego dnia. Dziękuję. Z Bogiem. Z Bogiem.